Kim jesteś? Co tu robisz? Wydostanę cię stąd. A co z Diegiem i Miltenem? Zostali zatruci. Tak jak i ja. Zatruci? A więc nie ma czasu do stracenia. Trucizna nas nie zabije. Drurhang chce to zrobić osobiście na arenie. Wszystko ma wyglądać na pojedynek. Ale to tylko przedstawienie. Dla jego ludzi. Zgadza się, przyjacielu. Informator Miltena okazał się zdrajcą. A ja nie zwróciłem na to uwagi. Co się stało? Gdy cię nie było, zjawił się tu informator. Nie mógł złapać tchu. Powiedział, że Milten ma kłopoty. Poszedłem za nim prosto w pułapkę. Dodał coś do moich mikstur many. Ciągle nie mogę rzucać zaklęć. Jak się nazywa ten drań? Czerone. Był kiedyś człowiekiem Heigena. Nie podejrzewałem, że sprzymierzy się z Drurhangiem. Nie tylko Milten się co do niego pomylił. Teraz widzę, że Drurhang już wtedy grał nieczysto. Przegnałem z dworu czterech niewinnych ludzi, gdyż sądziłem, że są zdrajcami. Czemu Drurhang chciał się ciebie pozbyć? Żeby odizolować króla. Gdy odchodziliśmy, był już w bardzo złym stanie. A bez przyjaciół... Będę walczył na arenie w twoim imieniu. Drań powinien się mocno zdziwić. A, świetny pomysł. Wolę nie mieć z Drurhangiem do czynienia. Co gorsza, on ma Ivy na sumieniu. To Drurhang spalił Feshir? Wśród trofeów Drurhanga znalazłem bransoletę Ivy. Zapłaci mi za to. A, rozumiem. Drurhang dostarczył nam pierwszorzędne zbroje, żebyśmy wyglądali nieco groźniej. Myślę, że jak ty taką włożysz, to na groźnym wyglądzie się nie skończy. Co słychać?